Mimo niespodziewanego startu meczu z dwoma podwójnymi błędami serwisowymi, Aryna Sabalenka szybko odzyskała koncentrację i przejęła inicjatywę na korcie. Jej umiejętności i determinacja pozwoliły jej przełamać serwis Jasmine Paolini, co zdecydowanie wpłynęło na dalszy przebieg spotkania. Sabalenka, wykorzystując swoją mocną grę z linii końcowej i skuteczny serwis, systematycznie budowała przewagę. Co pozwoliło jej na zakończenie pierwszego seta wynikiem 6,3 i W drugim secie, mimo prowadzenia 4,2 Sabalenka napotkała na większy opór ze strony Paolini, która wykorzystała chwilę słabości liderki rankingu, by wyrównać stan rywalizacji. Włoszka, pokazując swoją waleczność, nie tylko odrobiła straty, ale również zdołała uzyskać kilkaset boli, co zdecydowanie zwiększyło napięcie na korcie. Jednak sabalenka, mająca na uwadze stawkę meczu, wykazała się znakomitą odpornością psychiczną i odzyskała kontrolę, co ostatecznie pozwoliło jej zwyciężyć w drugim secie 7,5. Zwycięstwo to umocniło arynę sabalenkę na pierwszym miejscu w grupie fioletowej, gwarantując jej awans do kolejnej fazy turnieju bez względu na wyniki pozostałych meczów. To jak skutecznie zdołała odwrócić niekorzystny przebieg meczu, Pokazuje jej mentalną i sportową dojrzałość. Sytuacja w grupie po drugiej kolejce stawia Jasmine Paolini i Qinwen Zheng w bezpośredniej rywalizacji o drugą lokatę i szansę na awans do półfinałów. Tymczasem Jelena Rybakina, przegrana oba swoje mecze, straciła już szansę na dalszą grę w turnieju. Kluczowe dla dalszego przebiegu turnieju będzie także środowe spotkanie pomiędzy rzęk a Paolini, które zadecyduje o końcowych rozstrzygnięciach w grupie fioletowej. Każdy z tych meczów, rozgrywających się w kontekście tak prestiżowej imprezy, jak wygrana Finals, ma ogromne znaczenie zarówno dla zawodniczek, jak i dla kibiców śledzących losy turnieju. Aryna Sabalenka pokazała swoją determinację i umiejętności radzenia sobie z presją w kluczowych momentach meczu przeciwko Jasmine Paolini podczas wygrana na finals. Mimo początkowych trudności, w tym podwójnego błędu serwisowego, który pozwolił jej rywalce na zdobycie braka na początku drugiego seta, Białorusinka szybko zdołała odzyskać kontrolę nad meczem. Wykorzystując swoje doświadczenie i agresywny styl gry, Sabalenka nie tylko odrobiła straty, ale i przejęła inicjatywę, co pozwoliło jej na zbudowanie przewagi czterech i dwóch dziesiątych. Jednakże, mimo tej przewagi, Paolini nie zamierzała się poddać bez walki. Włoszka wykorzystała chwilę słabszej gry sabalenki, zdobywając dwa gemy z rzędu i doprowadzając do stresującej końcówki seta. W dziesiątym gemie drugiego seta Paolini miała nawet szansę na wyrównanie wyniku po zdobyciu dwóch piłek setowych. Mimo to Sabalenka zdołała utrzymać spokój i skuteczność w kluczowych momentach, ostatecznie wygrywając gem i zrównując stan gier na 5,5. Następnie Białorusinka zademonstrowała swoją siłę, zakończyła set na swoją korzyść 7,5, a tym samym mecz 6,3, 7,5. To zwycięstwo nie tylko umocniło Sabalenkę na pierwszym miejscu w grupie fioletowej. Ale również potwierdziło jej status jednej z najbardziej konkurencyjnych i nieustępliwych zawodniczek na światowym poziomie. Jej zdolność do wytrzymywania presji i odwracania losów meczu pod wpływem stresu świadczy o jej psychicznej i fizycznej wytrzymałości. Dzięki temu zwycięstwu Sabalenka zapewniła sobie nie tylko awans do dalszej fazy turnieju, ale również utrzymała swoje aspiracje do zakończenia sezonu jako liderka światowego rankingu wygrana.